wodowskazie w Ławie mamy 7,17 i to ten stan wody utrzymuje się praktycznie od 4-5 godzin. Przybywa i spada około 1 cm, czyli wnioskujemy, że praktycznie od godziny 20-21 mamy już szczyt fali i ona przychodzi przez Oławę. W brzegu jest podobna sytuacja, jest poziom, stabilizuje się, czyli wodowskaz przed nami, to jest taki dla nas odnośnik, no i wodowskaz z kolei za nami, czyli Tresno, tam woda cały czas rośnie. Także myślę, że jesteśmy mniej więcej już w połowie fali, do 10-12 godzin ta fala powinna przejść przez Oławę. Z wczorajszych prognoz wynikało, że w Oławie ta kulminacja fali może osiągnąć nawet 7 metrów 35 centymetrów. Czy jeszcze jest taka obawa z tych informacji, które macie, że tak się stanie? Nie, patrząc się faktycznie na to, jak się zachowuje Odra, myślę, że maksymalnie może dojść właśnie do 7-20. Ale z obserwacji praktycznie jest to 7,17, 7,18 i powinna w przeciągu kilku godzin spadać. Także 7,35, czyli ta prognoza, która była zapowiedziana, jakby się nie potwierdza. Jest bezpiecznie, nie wystąpiły żadne przecieki, także tutaj sytuacja jest pod kontrolą, jest opanowana.